Tytan Kronos był jednym z największych przeciwników Kratosa, który ostatecznie poległ z rąk Spartiaty, gdy ten wbił mu ostrze Olimpu prosto w głowę. Witajcie na kanale GraczFan. Dzisiaj opowiem wam o potencjale bojowym Ojca Bogów, który po porażce w Wielkiej Wojnie został zesłany do Tartaru, gdzie przez wieczność miał cierpieć i nosić na swoich plecach świątynię Pandory. Z góry dziękuję za każdego lajka i subskrypcję, gdyż pomaga to w rozwoju kanału. Kronos był jednym z nielicznych tytanów, którzy posiadali ciała wykonane z materii organicznej, zbliżonej do śmiertelników. Jego skóra miała jednak kilkadziesiąt centymetrów grubości i mógł ją w każdym momencie utwardzić, powodując, że tylko najpotężniejsza broń mogła go ostatecznie zranić. Pod względem wielkości był zbliżony do małej góry, gdyż według modelu tytana przedstawionego w trzeciej słonie przygód Boga Wojny mierzył on 604 metry wysokości i ważył 200 tysięcy ton. Był więc przykładowo 5 razy wyższy od Godzilli Monsterverse. To nie był jednak jego szczyt możliwości pod tym względem, gdyż tytany nieustannie rosły i gdyby Kratos go nie zgładził, Kronos osiągnąłby jeszcze większe rozmiary. Jego głównym atutem była siła fizyczna, zdolna do kruszenia skał i obracania w pył całych ludzkich miast. W wojnie między tytanami a bogami zgładził dzięki temu atutowi całe zastępy mitologicznych istot, praktycznie się przy tym nie męcząc, gdyż był również niezwykle wytrzymały. Pod tym względem dorównywał Atlasowi, który nosił na barkach całą ziemię. W czasie wspomnianej tytanomachii, gdyby nie tytan Atlas, Kronos zostałby prawie pokonany przez Hadesa, który za pomocą swoich ostrzy wyszarpywał żywcem z jego ciała duszę. Jego wiek szacuje się na ponad milion lat, pamiętał więc dawne rządy ojca Uranosa, którego zresztą własnoręcznie strącił z tronu, masakrując jego ciało za pomocą olbrzymiego sierpa, który stał się jego podstawową bronią. Na wyróżnienie zasługuje również jego moc regeneracji ciała, którą pokazał w momencie, gdy Kratos wyciął sobie drogę z jego żołądka. Kronos początkowo trzymał się za wnętrzności, jednak rana zdołała się szybko zasklepić. Jako twórca Zeusa posiadał również moc gromu i błyskawic, który nie potrafił się dzielić, co pokazał w momencie, gdy obdarzył nimi Kratosa. Pod względem charakteru tytan ten był żądnym władzy despotą, który nie miał skrupułów przed dokonaniem najbardziej plugawych czynów, aby tylko utrzymać władzę. W głębi swojego umysłu był jednak również hipokrytą i tchórzem. Pokazał to, gdy błagał Kratosa o pozostawienie przy życiu i w momencie, gdy ubliżał Spartiacie, mówiąc mu, że jest potworem, ponieważ podnosi rękę na swoich bliskich. W tamtym momencie jakoby zapomniał, że w przeszłości dokonywał podobnych czynów. Jego odpowiednikiem w mitologii rzymskiej był Saturn, a w kananejskiej El. Podsumowując, Kronos był z pewnością jednym z najpotężniejszych tytanów, ostatecznie został on jednak pokonany pierwszy raz przez Zeusa, a następnie ostatecznie przez Kratosa, w obu przypadkach za pomocą broni zwanej Ostrzem Olimpu. Był siłą, z którą należało się liczyć, jednak przez łatwość w zjednywaniu sobie wrogów, ostatecznie zawsze przegrywał. Jeśli chciałbyś posłuchać podobnych materiałów o innych mitologicznych stworzeniach, daj mi znać w komentarzu. Tymczasem trzymaj się, cześć!